Witajcie, kochani. Największą chęć miałabym, żeby po prostu przeczytać Wam właśnie w formie vlogu pełne wystąpienie na forum w Davos pana Javiera Milei, nowego prezydenta Argentyny, gdyż jest to przemówienie rzeczywiście specjalne. No cóż, mam nadzieję, że zdołam to zrobić, ale jest bardzo dużo innych tematów, o których warto by było przynajmniej wspomnieć, więc postaram się po prostu tamto przemówienie dla Was przygotować. No cóż, jest to właściwie rodzaj manifestu niezależności i jednocześnie próba powiedzenia, iż cesarz jest nagi, jak w bajce Andersena. I jest to powiedziane bez ogródek. Większość tego przemówienia dotyczy kwestii ekonomicznych, a mianowicie z wiedzą godną wykładowcy akademickiego, bo takim jest pan Milei. Wykazał on, że kapitalizm przyczynił się do wzbogacenia ludzkości o wiele bardziej niż jakikolwiek inny system i dokonał tego stosunkowo szybko. Kolejna sprawa to zwraca uwagę, że wszelkie próby ujęcia wolnego przepływu, wolnego handlu i narzucanie pewnych norm obraca się koniec końców przeciwko państwom, przeciwko ludziom, gdyż, jak twierdzi, socjalizm, do którego to prowadzi, jako rezultat dawał zawsze to samo, a mianowicie zubożenie i ograniczenie wolności człowieka. Odwołał się także do kwestii feminizmu i było mi w pewnym stopniu bardzo miło, ponieważ to, co powtarzam od dawna, a mianowicie powiedział, że prawa człowieka, konstytucje obejmują wszystkich ludzi. Także nie ma potrzeby, aby tutaj wyszczególniać. I dla mnie, w moim odczuciu, zwrócił uwagę na coś, co ja określam jako erozję władzy. Moja bardzo mądra nauczycielka łaciny w liceum, pani Maria Paszkę-Żebrowska, miała pewne przysłowie, które często powtarzała. Brzmiało to gutta cavat lapidem non vi sed sepe cadendo, czyli kropla drąży skałę nie siłą, ale powolnym kapaniem. I tak się dzieje z prawami człowieka, tymi wszystkimi, które są zawarowane na przykład w deklaracji ONZ, a także w dokumentach uchwalonych w Norymberdze. I tutaj widzimy, że zabiera się ludziom wolność małymi kroczkami, po prostu wprowadzając wprowadzając pewne szczegóły, pewne zmieniając drobne kwestie regulacjami, czyli teoretycznie rozporządzeniami, które nie spełniają warunków, aby zmieniać konstytucję. Zwróćcie na to uwagę. I tutaj w moim odczuciu jest wystarczające, aby powiedzieć, że wszyscy ludzie mają takie, a nie inne prawa i takie, a nie inne wolności. I mówienie, że inni mają mieć większe z powodu, iż są na przykład mniejszością, to jest po prostu odwrócenie zasad demokracji, gdzie decyduje większość. Natomiast właśnie prawa konstytucyjne bronią mniejszości, tak aby nikt nie był prześladowany. I to wystarczy. Jeśli komuś, ktoś czuje się w jakiś sposób urażony bądź skrzywdzony, jest droga prawna, która jest otwarta. I na tym powinno się skończyć. I nic więcej nie trzeba. I to właśnie też podkreślił Milei, więc poczułam się miło, dlatego że ja o tym mówię już od dawna.
Kolejna kwestia to po prostu kwestia oszukiwania ludzi. I tutaj odwołał się do klimatyzmu, który no po prostu jest w moim odczuciu próbą manipulowania tym, co powinno być rzeczywiście dobre i korzystne dla nas wszystkich. A mianowicie chodzi mi o troskę o świat, w którym żyjemy, o dobro wszystkich, którzy na tym świecie się znajdują. Od roślin po ludzi, uwzględniając oczywiście zwierzęta. Ale nie w sposób, którym tłumaczy się, że najlepszym sposobem na dobre działanie to jest dobra śmierć. Prawda? To jest jedna z podstawowych rzeczy. I tutaj ostatnie słowa tego przemówienia wkleiłam wam pod linkiem do pełnego tekstu, transkrypcji przemówienia Javiera Milei, który znajdziecie właściwie w pełnej wersji, tylko na jednej stronie. Jest to bardzo oryginalna strona, natomiast jest to rzeczywiście ten sam, ta samo przemówienie, bo słuchałam go kilkakrotnie. Natomiast, jak powiedziałam, o tym jest cisza, nikt tego praktycznie nie komentuje szerzej, choć tutaj wam dołączę kilka linków, bo było to niewątpliwie ważne przemówienie, ale jeśli chodzi o mainstream, to po prostu jest cisza jak makiem zasiał. Ewentualnie wszyscy zastanawiają się nad ostatnim słowem, które wypowiedział Milei w tym swoim dyskursie, a mianowicie karacho. Co to znaczy karacho? Otóż okazuje się, że istnieje bardzo wiele sposobów tłumaczenia. Ogólnie można powiedzieć, że jest to przekleństwo odwołujące się do pewnej czynności fizjologicznej, ewentualnie w niektórych językach tłumaczy się jako męski atrybut potraktowany w sposób dość pogardliwy. Także nikt nie zastanawia się nad tym, co o Milei chciał powiedzieć. No cóż, na niezależnych kanałach komentuje się to na różne sposoby, a z jednej strony, że jest to po prostu piasek w oczy, z drugiej strony, że wszystko zostało zaplanowane i chodzi o to, żeby była taka zmyłka, żeby ludzie uwierzyli, żeby właśnie jak jest, jak mówi hasło obecnego spotkania, tylko które jest Nur für Deutsche, przepraszam bardzo, tylko dla wtajemniczonych, ale nam to przypomina, prawda, stare kina, stare tramwaje z okresów okupacji, to wszystko na tej samej zasadzie, a więc, że jest to specjalnie wymyślone po to, żeby ludzie nabrali zaufania, ponieważ właśnie to hasło tegorocznego spotkania jest odbudować zaufanie. No więc być może zdaniem niektórych jest to właśnie takie działanie, które ma na celu kanalizację sprzeciwów, o, ujmijmy to w ten sposób. Ja nie mogę określić, niemniej jednak na pewno pan Milei jest postacią nietuzinkową i na pewno nie jest osobą, która, żeby użyć włoskiego idiomu, ma włosy na języku. Mówi się avere peli sulla lingua o osobach, które mają problemy z takim dokładnym określeniem się, które po prostu starają się zawsze balansować tak, żeby nikogo nie urazić i po prostu są bardziej dyplomatyczne niż prawdziwi dyplomaci. Także po prostu nie wiem, natomiast w moim odczuciu warto to przeczytać i warto zastanowić się przede wszystkim nad słowami, że państwo nie jest rozwiązaniem, państwo jest problemem. I tutaj ważne jest, ja znów jeszcze odwołam się do jednej z książek, które według mnie powinny być lekturami obowiązkowymi w szkole średniej w Polsce, a mianowicie do pracy do profesora Feliksa Konecznego, Państwo i Prawo. Jeśli wbijecie do przeglądarki internetowej Koneczny,
Państwo i Prawo cytaty, to chociaż cytaty znajdziecie. Ja zachęcam serdecznie do przeczytania tej książki. Ona w Polsce się ukazała po wojnie. Jeśli poszukacie, znajdziecie. Natomiast przeczytajcie choćby cytaty, bo po prostu wydaje się, że to, co powiedział pan Milej, zgadza się z grubsza z tym, co przedstawił profesor Konieczny. I to jest w moim odczuciu bardzo istotne, żeby zrozumieć, czym powinno być państwo, a czym nie jest. I tu właśnie też taka uwaga, też odwołuje się do tego, co zauważyli panowie z kanału Radio Radio, a mianowicie, kiedy na świecie dzieje się naprawdę dużo, oni odwołują się głównie do protestów rolników, to właściwie główny nurt publikacyjny ogranicza się do małych personalnych wojenek, do takich małych rozgrywek, do plotek niemalże. I tutaj profesor Kontry zwrócił uwagę, że dalej dyskutuje się o śmierci Matteo Messina Denaro, kiedy nie mówi się o rozwiązaniu problemów związanych z przestępczością zorganizowaną we Włoszech. Gdyż jak powiedziałam, chociaż mafia traci grunt, to nadal bardzo silna jest kalabryjska landrangheta, która, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, tak jak Roberto Saviano, który w tym wypadku wydaje się być dobrze zorientowany, to landrangheta bardzo zyskała dzięki kontaktom z rosyjską bratwą. Jest to mafia rosyjsko-ukraińska, o czym przypomina. Także jest to, powiedzmy sobie, taka kwestia, że w tej chwili usiłuje się zaciszać, usiłuje się dzielić ludzi poprzez drobne sprawy, tak żeby jak najmniej dochodziło do nich informacji związanych z tym, co jest naprawdę ważne. A to jest jeden z, no, z najważniejszych protestów tak licznych grup w historii. Można porównać z dawną Jacquerie, prawda? Więc powinniśmy być cały czas informowani. Znalazłam także taką polski akcent, a mianowicie, do którego daję wam zresztą link, bo to jest materiał na YouTube. Nie wiem, może ktoś z was już wcześniej widział, a mianowicie o udziale polskich rolników w protestach niemieckich i rozmowy z Niemcami. Jeszcze raz widać, że jeśli chodzi o normalnych ludzi, to zawsze potrafią się dogadać. Natomiast to politycy wyższego stopnia działają na zasadzie divide impera, czyli dzień i rządź. To jest stara rzymska zasada. I to samo widzimy. I dla mnie taką ciekawą sprawą było zobaczyć napis Solidarność, zielony napis, nie czerwony, na kurtkach polskich rolników i pomyślałam sobie o fenomenie Solidarności, bez względu na to, jak bardzo był infiltrowany, to jednak w dużej części był to ruch spontaniczny i dla mnie wybór hasła Solidarność jest bardzo ważny. Bez względu na to, jak będziemy oceniać wszystko z pewnej perspektywy, pamiętajmy, że hasło Solidarność zjednoczyło ludzi, a Solidarność to jest traktowanie innych jako osoby bliskie, nie jako wrogów. I tutaj zapewne wam wspominałam, ale na mnie to wywarło w swoim czasie bardzo duże wrażenie, kiedy na włoskim kanale, który bardzo lubię, oglądałam taką serię, która się nazywa Freedom. To są popularno-naukowe materiały, bardzo ciekawe zresztą. Taka seria prowadzona przez prezentatora, który się nazywa Roberto Jacobo, i między innymi prezentował on grób nieznanego żołnierza we Włoszech, który się znajduje na Kapitolu, a z drugiej strony w salach Kapitolu znajduje się Muzeum Włoskiej Flagi. I chciałam wam powiedzieć z wielkim smutkiem, że chociaż w Polsce jest Muzeum Hymnu, ale nie ma Muzeum Polskiej Flagi. Natomiast ja w tym muzeum byłam i jest ono przejmujące. Może kiedyś
o nim wam opowiem, postaram się zebrać zdjęcia, tak żeby móc wam pokazać, bo same słowa opisują podobną instytucję, tylko bardzo pobieżnie, ale chciałam powiedzieć, że w tym programie wystąpił dyrektor owego muzeum w randze pułkownika, który powiedział bardzo mądre słowa, a mianowicie, że jako jednostka wobec świata nie znaczymy nic, jako naród jesteśmy siłą. I warto to podkreślić, szczególnie teraz, kiedy słyszymy słowa, które padają zarówno z ust szefów, jak i przede wszystkim ze słów dziadka Santa Clausa, że nacjonalizm i indywidualizm są niebezpieczne i powinien je zastąpić kolektywizm. I tutaj mnie się przypomina od razu międzynarodówka w ujęciu rosyjskim. Także po prostu myślę, że trzeba się po prostu obudzić i nie sprzedawać tanio swojej skóry. I tutaj właśnie też ciekawa sprawa. Na forum Unii Europejskiej trwa nagonka na Węgry przede wszystkim. Tutaj Węgry miały otrzymać jakąś kwotę owych funduszy, które są w gruncie rzeczy tylko pożyczką przeznaczoną na odbudowę kraju po błędnych decyzjach podjętych przez Unię i wyrzuceniu w błoto ogromnych sum pieniędzy wskutek złego działania i niegospodarności pani przewodniczącej, więc każdy do tego ma prawo, kto ucierpiał. Otóż chociaż niewielka suma została odblokowana, to oczywiście ściśle lewicowi działacze parlamentu usiłują karcić komisję za to, że tą sumę chyba 10 miliardów, która w stosunku w ogóle do całości jest symboliczna, odblokowano i tutaj próbuje się odebrać Węgrom prawo głosu. Czyli właściwie tutaj mamy taki rażący przypadek pogwałcenia wszelkich traktatów i pogwałcenia suwerenności państwa. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć miejsca, ale jest bardzo dobry znak, a mianowicie w Budapeszcie złożył wizytę Robert Fico, to jest aktualny numer jeden w Słowacji, który zagwarantował, że Słowacja poprze Węgry i w przypadku głosowania nad sankcjami dla Węgier typu odebrania im głosu, Słowacja zawsze będzie przeciwko takim decyzjom głosować, bo uważa je za bezprawne, aby można było w ten sposób traktować niezależne państwo. Przykro, że jeśli chodzi o polskie władze, nic takiego nie usłyszeliśmy, ale no cóż, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i módlmy się po prostu o to, żeby Polska pozostała Polską. Kolejna sprawa, która dzieje się na marginesie, którą możemy zobaczyć niejako na marginesie, w cieniu innych wydarzeń, to kolejne działania właśnie unijne, które, jak tutaj widać, następuje takie ogromne przyspieszenie, żeby jak najszybciej zdążyć zrobić, gdyż zapowiada się, że w najbliższych wyborach lewicowa strona na pewno większości nie uzyska, no chyba, że będą zastosowane jakieś specjalne metody bądź głosowania, bądź liczenia głosów. Także nad tym też należy się zastanowić, a mianowicie dalsze ograniczenie i próby eliminacji gotówki. W tej chwili powyżej 10 tysięcy, przelew powyżej 10 tysięcy euro nie może być dokonywany gotówką i więcej. Na dokonanie takiej transakcji trzeba będzie uzyskać zgodę. Od 3 do 10 tysięcy,
to jest pod ścisłą kontrolą, a nawet już wypłata 1000 euro, to już musi być sprawdzona, osoba musi być sprawdzona, na co mają być te pieniądze, a po co w gotówce. Zwróćcie uwagę, że to nie chodzi o przestępców, tylko chodzi o zwykłych ludzi. I chciałam powiedzieć, że w chwili obecnej owe przekręty finansowe, które są dokonywane, nigdy nie są dokonywane za pomocą gotówki. Co prawda mieliśmy panią chyba Kylie, która miała odpowiadać za wzięcie łapówek związanych z organizacją Mistrzostw Świata w piłce nożnej i sumy to były takie, że je przewożono walizkami, no ale jak na razie to co ze sprawiedliwością wobec takich afer korupcyjnych nie słychać. Także na razie nie wiemy, co dalej w związku właśnie ze stratą ogromnych sum na nikomu niepotrzebne eliksiry. I to jest jedno z takich ważniejszych pytań. Cóż dalej? Właściwie można by powiedzieć, że we Włoszech kolejna kwestia to jest kwestia, w końcu szczęśliwie udało się przygotować projekt ustawy, która ma spowodować zaostrzenie kar za dewastację pomników włoskiej kultury. Jest to związane między innymi z działalnością ekstremistycznych grup zielonych Kmerów, którzy nie dość, że blokują drogi dojazdowe we Włoszech, autostrady przede wszystkim, uniemożliwiając nawet przejazd wozom straży pożarnej albo karetkom pogotowia, co oczywiście odbija się na bezpieczeństwie obywateli, ale także atakują dzieła sztuki. I w tej chwili ma nastąpić zaostrzenie przepisów za kar za takie przestępstwa. No, tutaj oczywiście dalej widać, że grupy, które lansują taki sposób działania, nie protestują tam, gdzie powinny. Nie jadą protestować do Chin ani do Indii, czyli do krajów, które najbardziej zatruwają atmosferę całej Ziemi, dlatego że po prostu produkują bardzo dużo, a nie mają żadnych filtrów. Także nie tylko zatruwają własną ludność, ale i ludność całego świata. Dalej nie protestują przed siedzibami wielkich korporacji, w tym korporacji finansowych, które również odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o zanieczyszczenie świata i deforestację. I nie protestują właściwie także przed parlamentem, na przykład, który ma niemniej jednak jakiś wpływ i może gdyby po prostu posłowie widzieli także jak to wygląda, to zrozumieliby, że inną rzeczą jest wolność demonstrowania, a inną rzeczą jest niszczenie. I może doszliby do wniosku, że warto, żeby szkoły uczyły obiektywnych faktów, a nie ideologii. I to jest bardzo istotne. Tutaj przy okazji takich właśnie lewicowych działań, to daję wam link do filmiku o tym, jak poległa Szwecja, który się odnosi do tego, jak masowa migracja okazała się złym eksperymentem dla wszystkich. I ja tu jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, bardzo istotną, że każdy z nas jest przystosowany do warunków, w jakich żyje, także pod względem biologicznym. I tego nie zmienia się w jedno pokolenie. Mogę wam powiedzieć na przykład, to taki cytat z jednego z moich podręczników akademickich.
a mianowicie, czy wiecie, że bardzo duży procent wśród Afroamerykanów ma nietolerancję laktozy. Z czym to jest związane? Jest to związane z faktem, że bardzo duża ilość Afrykanów przywożonych z terenów Afryki subsaharyjskiej pochodziła z terenów, gdzie spustoszenie siała mucha CC, czyli Trypanosoma gambiensis, taka jest jej nazwa łacińska, jeszcze pamiętam, która sprawiała, że na terenach centralnej Afryki nie można było hodować bydła ani kóz i powodowało to brak mleka w diecie, to znaczy dziecko było karmione piersią, dopóki matka mogła je karmić, natomiast później było przestawiane na dietę bez dodatku nabiału. W związku z tym nie ma enzymu laktazy, który powoduje po prostu przyswajanie laktozy zawartej w mleku. Kolejna sprawa to na przykład mieszkańcy południowej Ameryki, gdzie podstawą pożywienia, jednym z podstawowych produktów żywnościowych jest fasola. I żeby dobrze trawić fasolę i przyswajać białko, które jest w niej zawarte, potrzebne są odpowiednie enzymy, których na przykład Europejczycy nie mają. Kolejna sprawa to melanina, która stanowi naturalny filtr organizmu. Ludzie, którzy mieszkają w rejonach ziemi, gdzie jest o wiele silniejsza operacja słoneczna przez cały rok, czyli w okolicach równika przede wszystkim, mają dużo ciemniejszą karnację dzięki większemu stężeniu melaniny w skórze. To po prostu naturalny filtr, który broni ludzkie ciało przed niekorzystnym wpływem silnej operacji słonecznej, promieni ultrafioletowych. Natomiast na północy tego nie ma. I ludzie o ciemnej karnacji, którzy trafiają na północ Europy, mogą mieć bardzo poważne problemy. Przede wszystkim deficyt witaminy D, która jest wyjątkowo ważna dla ludzkiego metabolizmu i dobrego funkcjonowania. Dlatego, że ciemna skóra po prostu nie pozwala na przyswajanie takiej ilości promieni słonecznych, żeby było to korzystne dla zdrowia. Jednocześnie w krajach, gdzie jest bardzo silna operacja słoneczna, na przykład tradycja nakazuje głównie kobietom nosić bardzo obszerne, ciężkie, ciemne szaty, co również ogranicza dostęp promieni słonecznych. W warunkach północnej Europy doprowadza to do anemii i bardzo wielu zaburzeń przemiany materii. Także zdajmy sobie sprawę. Jeszcze jedna sprawa to jest kwestia odporności na lokalne choroby. Każdy tam, gdzie w rejonach, gdzie dane choroby są endemiczne, właściwie przekazuje się odporność, między innymi właśnie karmienie przez matkę piersią przekazuje, przyczynia się do budowy zdrowego systemu immunologicznego u dziecka, natomiast ludzie przyjeżdżający nie mają odporności naturalnej przeciwko chorobom w nowej ojczyźnie, a z kolei sami mogą przenosić choroby, na które mieszkańcy kraju docelowego nie mają odporności. Także nad tym się warto zastanowić i warto wszystko rozważyć od strony ściśle naukowej, o ile założymy, że nauka dalej istnieje. Do Włoch, właśnie do owej zielonej kwestii. Otóż znowu daje się poznać pan Fulco Pratesi, założyciel włoskiego oddziału WWF, który nawołuje do działań na poziomie jednostki, między innymi postulując nie mycie się i jak najrzadsze korzystanie ze spłuczki w toalecie. W jakim stopniu pomoże to klimatowi zatruwanemu przez odpady z wielkich fabryk? Nie wiem.
ale niemniej jednak to jest tematem właściwie dyskusji i myślę, że należy to na to spojrzeć po prostu obiektywnie. Bardzo intensywny czas dla Giorgii Meloni, która odbyła dwa ważne spotkania, a mianowicie w Pałacu Chigi spotkała się z panem Billy de Billy, który tym razem nie był przedstawiony jako filantrop, ale technolog, który miał decydować o tym, jakie działania związane z tak zwaną sztuczną inteligencją będą we Włoszech podejmowane. I ja tu mam pytanie, ja rozumiem szefowie jakichś dużych międzynarodowych firm, ale pan, który już nie jest szefem nawet jednej tylko firmy internetowej, nie internetowej, ale komputerowej, no właściwie jak może decydować o tak ważnych problemach? Tutaj między innymi chodzi o cyfrową tożsamość i przepraszam, jeśli mówimy o tym, że ważni są eksperci, to jak człowiek, który nawet matury nie mógł zdać, a amerykańska matura jest naprawdę no, nie na wysokim poziomie, dopiero następne studia w jakiś sposób testują człowieka, ale taki człowiek, który ma być przedstawiany jako technolog, specjalista od najnowszych technologii cyfrowych, od zdrowotności, od ekonomii, od rolnictwa, od ochrony środowiska. Przepraszam bardzo, jeden człowiek? Jak wygląda sprawa fachowości? Zastanówmy się. Kolejne spotkanie, to spotkanie z panią Urszulą Wonder Woman, bądź Wodelejem, jak wolicie, która ściskała się z Giorgią Meloni bardzo serdecznie i która zwracając się do ofiar powodzi, które miały miejsce w Emilii-Romanii tego lata, mówiła: jesteśmy z wami. Europa jest z wami, przepraszam, a Włochy to nie jest część Europy? A poza tym bycie z wami w sytuacji, kiedy po prostu wszystko wymaga odbudowania, a jako rozwiązanie to już wam mówiłam, żeby pozostawić ziemię jako ugór i nie uprawiać ich oczywiście dla dobra środowiska, a za to będzie 500 euro na rok za hektar. Także w tej chwili właściwie coraz więcej Włochów zaczyna się budzić. Kolejna sprawa to teraz kolejne wypowiedzi w związku ze zwycięstwem Donalda Trumpa w prawyborach republikańskich w Iowa, a mianowicie w tej chwili już wystąpiły dwie osoby, a mianowicie pani Christine Lagarde, szefowa Banku Centralnego Europejskiego, ale która w jednym unisono śpiewała z panem, który się nazywa Philip Hildebrand i który jest wiceprezydentem Czarnej Skałki, także dobrze wam znanej. Także obie te osoby stwierdziły, że gdyby Donald Trump znów zasiadł w gabinecie owalnym, byłoby to, spowodowałoby to chaos i byłoby zagrożeniem dla Europy. Przepraszam bardzo, za rządów Donalda Trumpa Stany Zjednoczone nie wypowiedziały żadnej wojny. A jak to się ma do tego, co widzimy w tej chwili? Jednocześnie Włochy usiłują się ustami pana Antonio Tajaniego, ministra spraw zagranicznych, bronić się przed próbą włączenia do agresji unijnej, którą pani Urszulka zapowiedziała ostatnio, a mianowicie do działań przeciwko Jemenowi i społeczności Huti, tłumacząc, że właśnie na wszelkie działania
powinna być zgoda włoskiego parlamentu, a Włochy w konstytucji mają jeden z podstawowych punktów Italia ripudia la guerra, to znaczy Włochy odrzucają wojnę jako sposób rozwiązywania problemów. Także no cóż, jeśli chodzi o polski udział w kolejnej operacji taktycznej bądź operacji pokojowej, to jest jeden z paradoksów bądź oksymoronów, jeśli wolicie, a mianowicie wojna o pokój. Polacy w każdym razie na ten temat nie wiedzą nic. Także zakończę takimi kwestiami amerykańskimi. Otóż pan gubernator Teksasu, Greg Abbott, który mimo ograniczeń fizycznych świetnie spisuje się w swojej roli, jest bardzo aktywnym, ruchliwym gubernatorem, wydał polecenie Gwardii Narodowej Lokalnej stanu Teksas prowadzenia specjalnych zabezpieczeń na trasie przepływu migrantów, więc możemy zobaczyć, są ustawiane specjalne zapory i drut kolczasty, dlatego że jak stwierdził, kwestia obrony granic jest w kompetencjach stanowych, a nie w kompetencjach federalnego rządu i zamierza to egzekwować. Co będzie dalej? Zobaczymy. Myślę, że działo się dużo. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać tekst prezydenta Milei. Aha, przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie short, który pokazał Tucker Carlson. Bardzo zachęcam Was do obejrzenia, a mianowicie rodzaj ceremonii z udziałem szamanki chyba południowoamerykańskiej właśnie podczas wakacyjnego spotkania w Szwajcarii. Owa szamanka pomalowana barwami, nie wiem czy to barwy wojenne czy uroczyste, kaszlała nad członkami debaty w sposób rytualny. Możecie to zobaczyć, a warto. I Tucker Carlson zadaje pytanie, czy tacy ludzie mają rządzić naszym światem. I tyle na dzisiaj, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Ach, Boże, jeszcze jedna rzecz. Tak jakoś to się przeciąga, ale wiecie, muszę wszystko mówić z pamięci, trudno mi po prostu bardzo pisać, więc nawet notatki jakieś takie trudno zrobić. A mianowicie we Włoszech ogłoszono, że w zeszłym roku inflacja wyniosła 5,7%, co rząd uważa za wielki sukces. Jednak zaobserwowano ogromne, bo czasami nawet ponad 20% albo i więcej wzrost kosztów produktów spożywczych, przede wszystkim takich jak cukier, ryż, makaron i oliwa. I ja tu chciałam dodać, że podczas mojej wyprawy do Biedronki byłam naprawdę przerażona, bo pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, to był brak owoców. Zawsze zimą mieliśmy dostęp do cytrusów, zawsze było dużo jabłek, które miały niskie ceny, no bo po prostu już dosyć długo w tej chłodni leżały. W tej chwili znalazłam rzecz, którą mogłam kupić, to były jedynie jabłka po 3 zł, natomiast praktycznie nic więcej, a jeśli były to jakieś rzadkie owoce, które kosztowały 30 zł za kilogram na przykład, a więc po prostu ponad moją kieszeń. Kolejna sprawa to the measuring tak zwany, czyli na przykład w paczce herbaty Saga, jedynej tańszej herbaty, która jeszcze jest herbatą, a nie papierem toaletowym. Kiedyś było 100 torebek, w tej chwili jest ich 90. Podobnie widziałam zmniejszony ciężar na przykład masła, zmniejszoną ilość jajek w dużym opakowaniu. Także są to pewne no, rzeczy, na które powinien zareagować Urząd Ochrony Konsumenta. Na razie tego nie widzimy,
I zresztą mówię, przy tej wielkiej dyskusji między różnymi stronami politycznymi chciałam wam powiedzieć, że moje ogromne apanaże w wysokości 719 zł w tym miesiącu nie napłynęły. I panie oświadczyły, że prawdopodobnie w ogóle nie dojdą, bo będą w lutym. A to jest taka mała kwota, że na pewno dam sobie radę. No cóż, ja tego już nie komentuję. W takim razie tą prywatą kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.